W jakiejś ciemnej jamie smaczniem sobie spał. I spały wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Wtem stary wilk przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem wokół siebie nienawistną woń, woń, która burzy wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Ten, który na mnie rzucił się, niewiele szczęścia miał, bo wpadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Gdym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto gnał, ujrzałem młode wilczki dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe ufne tak, puszyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie wilk przewodnik, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianą z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok, na oślep gnam, aż ziemia spod łap pryska i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słysząc jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już podłuje. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór. Brońcie się i wy, o bracia wilcy. Brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa i ciała wilcze kłami gończych psów szarpane. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Obława, obława, na młode wilki obława. Kiedy pod murami więzienia w Sieradzu usłyszeliśmy ten utwór, wiedzieliśmy już, że jesteście wspaniałymi ludźmi. Wiedzieliśmy, że nie zostaniemy sami. I wiem, że i Wojciech wie, że nie jest sam, że go tam nie zostawimy. Trzeba o nim wspomnieć, bo powinien tu być z nami dzisiaj cały dzień, cały czas, a zapewne gdzieś tam, leżąc na koju, zastanawia się, jak wygląda Kraków. Byliśmy tutaj nieco wcześniej na rekonesansie, weszliśmy na ten kopiec, ustaliliśmy z Wojciechem,
że na kopcu będzie wielka flaga kabłacka i dotrzymałem słowa, jest! Wojciech szedł, zobaczył kościół mariacki, stary rynek, kopiec Wandy, kopiec Kościuszki, to wszystko stąd widać. Stanął i powiedział: synek, to będzie piękne miejsce. W tym miejscu nastąpi wyzwolenie narodowe. Jak bardzo ubolewam nad tym, że tutaj go nie ma. Ale cieszę się, że jesteście wy i cieszę się, że poniesiecie tę energię dalej. Dziękuję wam bardzo. Pamiętajmy, śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ojczyzny! Proszę bardzo, Ewa, świętokrzyskie dziedzictwo. Brygada świętokrzyska. Proszę, brygada, brygada, tak. Ale wiecie co? Powiem wam, jak jest taka brygadziska, to i brygada jest, nie? Brawo, brawo, bo nie słyszę. Kochani bracia kamraci, kochane siostry kamratki. Jestem przedstawicielką Brygady Świętokrzyskiej Rodaków Kamratów, kontynuatorką idei demokracji narodowej, która przyświecała przedwojennej opozycji rządów sanacyjnych, to jest Stronnictwu Narodowemu. W czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej opozycja ta skupiła w Narodowych Siłach Zbrojnych znaczną część żołnierzy. Na licznej zorganizowali się w Brygadzie Świętokrzyskiej. Jej żołnierze podstępnie byli po wojnie niszczeni przez władze PRL. Ich udział w walkach z obydwoma okupantami wyczyszczona z przestrzeni publicznej. Do dzisiaj nawet wzmianki o nich nie ma w podręcznikach szkolnych. Udział żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w walce z okupantami, a zwłaszcza Brygady Świętokrzyskiej, do dziś jest zamilczany i przekłamywany. Tak samo jak czyni się to obecnie z ruchem kamradzkim. Tak jak przed II wojną światową za tak zwanych rządów sanacyjnych, tak i dziś kamraci ziemi świętokrzyskiej potrafią odróżnić ziarno od plew. Nie popłynęliśmy w nurcie wszechobecnej propagandy, lecz skupiliśmy się wokół przedwojennej idei, jaką jest narodowa demokracja. Hasłem demokracji narodowej jest Polska dla Polaków, Polak w Polsce gospodarzem, goście mile widziani. W Unii Europejskiej Polacy chcą być podmiotem, a nie przedmiotem. Politykom wszystkich partii okrągłostołowym i ich odszczepieńcom mówimy won. To, co nam zgotowaliście, nazywa się burdelem. Jak mamy budować rodzinę, kiedy nie jesteśmy pewni jutrzejszego dnia? Wasza polityka zżarła nam wszystkie oszczędności. Nie wiemy, czy jutro będziemy mieć pracę i za ile. Obiecywaliście Polakom gruszki na wierzbie, roztoczyliście wizję swobodnego poruszania się po Europie, nie dodając, że to będzie podróż za chlebem, a nie na wakacje. Obiecywaliście masowy napływ zagranicznego kapitału inwestycyjnego i co zrobiliście z naszą gospodarką? Zlikwidowaliście! Zamiast węgla i stali Polska produkuje na eksport jachty i cekiny. I prawie wszystkie zakłady wybudowane za Gierka i dawno już przez nas spłacone zostały rozsprzedane i to wraz z ziemią własną i własną marką znaną w świecie. Polską gospodarkę zlikwidowaliście, a z Polski uczyniliście montownię, w której Polak pracuje za 1/3 pensji Niemca. Nie za taką Unią Polacy głosowali. Motto Unii Europejskiej wyrażone w 2000 roku po raz pierwszy, to jest zjednoczone w różnorodności, oznaczało wówczas, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur i języków, Europejczycy powinni działać wspólnie. Zostaliśmy jako naród oszukani przez polityków. To wy, politycy, relatywizując rzeczywistość, robicie Polakom zamęt w głowach. Za pomocą kłamstwa i przemilczania faktów dla was niewygodnych manipulujecie nami, dzielicie nas przekupstwem i łapówkami. Przekupstwem i łapówkami manipulujecie dziennikarzami, ludźmi ze świata nauki i kultury. Za słowa prawdy wypowiedziane publicznie ciągacie po sądach i prokuraturach. Zastraszacie naród.
Czy o takiej miłości człowieka do człowieka mówią słowa hymny Unii Europejskiej? Nie! Krąg złotych gwiazd na błękitnym tle flagi Unii symbolizują solidarność i harmonię między narodami Europy. Po 22 latach naszej obecności w Unii Europejskiej widzimy działania i organów. Nie są wyrazicielami motto Unii. Ich kierownicy walczą z ideą państw narodowych. My się temu sprzeciwiamy, tak jak sprzeciwiamy się narzucaniu nam obcych pojęć, jak na przykład mowa nienawiści. Słowa prawdy zamienili w mowę nienawiści. Unia Europejska, która czyni jedno państwo zarządzane pod dyktando według wyimaginowanych czyichś wizji. Taka Unia jest Unią reżimową. Ruch rodaków kamratów w Polsce jest jedyną polską opozycją, która precyzyjnie wyraża swoje stanowisko polityczne. Skupiamy się wokół idei narodowej, która złączy Polaków tak samo myślących. Polaków wokół tej idei pozwolimy na utworzenie rządu narodowego, to jest takiego, który dbając o naród będzie mu służył, a nie narzucał własnych wizji. Służąc narodowi zadba o dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami, tymi bliższymi jak i dalszymi. Cieszę się bardzo z tego spotkania z kamratami i z tego, że mogłam głośno powiedzieć to, o czym myślę i co w duszy mi gra. Choć spodziewam się, że jutro przyjdą do mnie policjanci z nakazem rewizji domu i przesłuchania przez prokuratora. A to oznaczać będzie, że żyjemy nie w Unii Europejskiej, lecz w Unii reżimowej. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce! Wojciech Olszański! Dziękuję. Dziękujemy Ewie. Kochani, jesteśmy wszyscy Polakami. Wszyscy musimy dbać o naszą tożsamość. Za chwilę poproszę Was, aby połączyła nas wyjątkowa energia. Energia i duch naszych przodków. Przodków, dla których hymnem narodowym wcześniej była Bogurodzica, potem Rota. Ale zanim odśpiewamy tę Rotę w sposób szczególny, poproszę naszą kamratkę, która chce wspomnieć o uwięzionej Teresie Garland. Chcą to zrobić teraz i bardzo nas proszą, ponieważ dziewczyny chciałyby jeszcze pójść do Teresy pod więzieniem i tam udzielić im wsparcia. Proszę bardzo. Dzień dobry, nazywam się Maria Leśniak-Wojciechowska. Proszę Państwa, mówię tutaj, ponieważ Teresa Garland chciała tutaj być, ale nie mogła, ponieważ została na 2 miesiące uwięziona od 27 września 2022 roku tylko z tego powodu, że nie poddała się badaniom psychiatrycznym i obserwacji psychiatrycznej. Ona wstawiała się na wezwania tam w Krakowie do Babińskiego, ale odmawiała badania, bo ma do tego prawo. Nie uznano jej tego prawa i w związku z tym podstępnie została z komisariatu przewieziona do więzienia na Montelupi. Proszę Państwa, chciałabym powiedzieć taką rzecz, że Teresa Garland ogłosiła się elektorskim prezydentem Polski i ja twierdzę, że to jest właściwy powód, że ona jest uwięziona, dlatego że znalazła furtkę prawną do tego, żeby mogła to zrobić, dlatego że nie można mówić o właściwych wyborach. My jesteśmy ciągle w trakcie wyborów, okłamywani, nasze głosy są, proszę Państwa, no, jesteśmy oszukiwani. Każdy, kto był chociaż raz w komisji wyborczej, czy miał z tym kontakt, wie, że tak po prostu jest. I ja chciałabym powiedzieć taką rzecz, że ten utwór Obława jest wstrząsający, ponieważ my zawsze jesteśmy tymi wilkami, ci, którzy chcą więcej dla społeczeństwa zrobić i coś poruszyć w naszych sercach. I ciągle jesteśmy w sytuacji, że jesteśmy pacyfikowani. Jesteśmy w państwie totalitarnym i to jest taka prawda. I dlatego, proszę Państwa, musimy być zjednoczeni i wspierać się wzajemnie. A jedynym moim
moją propozycją na to, żebyśmy nie byli właśnie jak w obławie rozszarpywani, jest to, że my dając upoważnienie idąc do wyborów, dajemy upoważnienie komuś, żeby nas reprezentował. I proszę Państwa, jeżeli jest możliwe, że jeżeli my mamy adwokata, możemy go odwołać, to taką samą formę jest, taką samą formą jest sprawowanie władzy przez posłów, senatorów, prezydenta. I w związku z tym ja mam taką propozycję, bo mam tylko 2 minuty i już pewnie się mój czas kończy. Proszę Państwa, powstał Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego, którego jestem prezesem, i powstał dlatego, że jest bardzo, bardzo źle. Prawo stanowione jest, proszę Państwa, przeciwko społeczeństwu. Ja jestem za tym, żeby było prawo naturalne. I w związku z tym, na podstawie prawa naturalnego orzekłam, że pan prezydent Andrzej Duda jest nielegalnym prezydentem. Orzekłam o odwołaniu pełnomocnictwa do sprawowania urzędu dla prezydenta Andrzeja Dudy i reprezentowania Polski. I jedynym sposobem na to jest, uważam, pokojowym, żebyśmy nie byli rozszarpowani, jest to, żeby na adres kancelarii prezydenta wysłać maila o odwołaniu, ja mam tutaj wzór, o odwołaniu go jako prezydenta. Dlatego, że on jest nielegalny, gdyż wedle konstytucji powinien do 20 maja być wybrany, a były wybory 28 czerwca. On był prezydentem i miał obowiązek, jeżeli chciał na drugą kadencję kandydować, dopilnować, żeby wszystko było formalne. Jest nieformalny i on też jest nieformalny. Ale proszę Państwa, w związku z tym już, proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy pisali do kancelarii odwołani, tak jak mówię, mam wzór, bo jest to zasadne. Nie ma w konstytucji sytuacji, która by temu zaprzeczała, co ja tutaj Państwu proponuję. Jednocześnie ten sam tekst wysłać do PKW, Państwowa Komisja Wyborcza, i jednocześnie też wysłać do Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego zawiadomienie, ile osób odwołało swoje pełnomocnictwo. I my wtedy nie będziemy w trakcie polowania. My mamy prawo odwołać kogoś. Możemy powołać i odwołać. To samo dotyczy, proszę Państwa, Sejmu. Ostatnio wysłałam, w momencie, kiedy miano procedować, proszę Państwa, ustawę UD-432, która może powodować, że od 1 stycznia zamkną nam zakłady pracy, mogą nam zabrać domy, dokwaterować, różne straszne rzeczy nam zrobić. W związku z tym uważam, że taki sam sposób możemy odwołać posłów i senatorów. I nie bójmy się. Jeżeli my ich odwołamy, to jest korpus cywilny, który jest zapisany w Konstytucji. I jest 174 tysiące urzędników i pracowników, którzy poprowadzą państwo. I szanowni Państwo, Teresę Garland, dziękujemy. Życzymy Wam udanego wieczu pod więzieniem. Mam nadzieję, że Teresa Was usłyszy. Kochani, jak mówiłem, jest Bogurodzica, jest Rota. To są wyjątkowe pieśni, to są pieśni, przez które płynie energia. Jedni z nas traktują ją jako coś nieistniejącego, byt wymyślony, byt, który jest taki, że wszyscy mówią, że jest, ale jej nie ma, trudno mierzalny. Inni czują to swoim całym ciałem. Dla jednych jest to wyjątkowa rzecz, dla innych mało istotna. Posłuchajmy, jak czują to ci, którzy tę energię chcą nieść niczym światło. Świetliści. Przed nami Ula, zapraszam serdecznie, która złamała sobie nogę, a mimo wszystko w tym wyjątkowym stanie przemówi do nas. Panowie, do mikrofonu. Ile Wam powie o tym, jak zagospodarować swoją energię, jak zadbać o tę energię wokół siebie, jak się zakręcić, żeby ją wzmocnić. No wiecie, jak to jest.
To jest jak ze śrubą. Jak zakręcisz złą stronę, to puści. A jak zakręcisz dobrą, to gnit jest nie do zerwania. I to właśnie przekaże nam nasza kochana wróżka, zębuszka. Mamy co, jak mamy. Czołem rodacy! Kochani, nie wiem, czy wy wiecie, że żeby się zbawić, to trzeba się bawić. Pamiętajmy, że to, co się dzieje dookoła nas, ten ogólny chaos, jest celową taką robotą, żeby rozbić nasze potężne moce. Bardzo mi przykro, nie wiem, kiedy to się zadziało, że moi bracia, moje siostry i moi właśnie bracia stracili pamięć o tym, jak potężną istotą jest człowiek. Jesteśmy na obraz i podobieństwo samego Stwórcy. Możemy robić wszystko to, co On. Mamy pamiętać o tym, że to nasze myśli kreują świat. Jest apel, żeby było jak najmniej myśli rozbierających, czyli takich myśli, które sprawdzają, jak to działa, jak to sprawia, bo to, co działa, to już nie trzeba tego sprawdzać. Naszym obowiązkiem teraz jest sprawić to, żeby nasze myśli były myślami kreującymi, budującymi. Więc zobaczcie, jak trudno jest teraz w tym chaosie uzyskać taki spokój, żebyśmy my mogli w rozpoznaniu samego siebie wykreować to, co naprawdę chcemy. Bo jak ten świat ma wyglądać, jeżeli my jesteśmy jak takie łódki popychani różnymi energiami tam, gdzie one chcą, żebyśmy płynęły, a my właściwie jak robimy to, co inni chcą, tak? Walczymy ze sobą, najpierw nas skłócą, potem się my ze sobą robimy, no po prostu tracimy swoją moc. Słuchajcie, teraz jest taka sytuacja. Pamiętacie, jak siostra Faustyna przebiła beton po ciężkich tam akcjach, doprowadziła do tego, że powstał obraz Jezu, ufam Tobie. Przypomnijmy sobie, jak wygląda ten obraz i dlaczego on w ogóle, dlaczego było takie parcie, żeby on w ogóle był. Tam na tym obrazie, tu chodzi o tą pierwszą wersję, czyli ten obraz, który był namalowany w Wilnie. Jest charakterystyczny układ rąk Jezusa i to jest podpowiedź dla nas. Ona zrobiła to, że opatrzyliśmy się z układem tych rąk. Nie wiem, czy ktoś na tyle był uważny, żeby się w ogóle zastanowić, dlaczego tak, a nie inaczej to wszystko wygląda. Teraz są następne informacje. Następne osoby dostają informacje adekwatnie do tego, co się dzieje dookoła nas. Bądźmy czujni, bądźmy otwarci i postarajmy się znaleźć dojście do naszej wolnej woli. Ale zrobić to tak, żeby ta wola była nasza, każdego z nas z osobna. I teraz słuchajcie, to wygląda może jako zabawa, ale spróbujcie to wykonać. Tam na tym lewym obrazie lewa ręka jest tak ułożona, że palec wskazujący łączy się z kciukiem, a trzy są odstawione. Ręka jest ustawiona poziomo i te palce złączone wskazują na sam środek serca Jezusa. Druga ręka jest ułożona pionowo, jest ułożona tak, że robi taki ostry kąt i naszym zadaniem jest, żeby patrząc cały czas w miejsce, gdzie jest ta bakiera, czyli gdzie się właśnie widzisz, proszę, mam brudę, tam gdzie się łączą te palce, utrzymując odpowiednio tu równoległe, tu pionowe, prawa ręka nie może być wyżej, ma być na wysokości barku. I teraz słuchajcie. Teraz mamy zrobić tak, że nasze nogi sięgają w sam głąb ziemi. Wszystko jedno, czy to jest płaska, okrągła, czy to jest wstęga. Głową sięgamy do samego źródła i nie ma znaczenia, czy jest nad nami kopuła, hologram, czy w ogóle cokolwiek. Nic nas to nie obchodzi, dlatego że naszym zadaniem jest, aby sprowadzić całość nas, całość każdego z nas, wszystkie swoje ciała, których nie widzimy. Słuchajcie, poczytajcie, co pisał ksiądz Sedlak na temat, jak zbudowany jest człowiek. Na przykład Homo Electronicus.
czytajcie między słowami, musicie sami dociekać do tego, co jest warte, co jest najważniejsze w naszym życiu. W tej pozycji wykonujemy obroty w prawo. Dla siebie, dla uzyskania spokoju, dla przywołania wszystkich naszych ciał, które są niewidzialne, wykonujemy 34 ruchy. Jeżeli jesteście w stanie, robicie tych ruchów więcej. Żeby nie stracić równowagi, musicie zachować dystans między swoim wzrokiem a tym połączeniem prawej ręki. To teraz, Lenko, pokaż nam, jaki to ma być ruch. I teraz... I tak 34 razy? Tak. I głowie nam się nie zakręci? Właśnie. I teraz posłuchajcie, żeby się w głowie nie zakręciło, bo ja to robiłam i po trzeźwemu i po pijaku różnie się to, wiecie, kończyło. Zabawa to zabawa. Słuchajcie, żeby się nie zakręciło w głowie, to właśnie my nie możemy dać się rozproszyć żadnym czynnikom, które są poza naszym wzrokiem, a tą ręką. Rozumiecie? I teraz spróbujcie to, jak już będziemy teraz się łączyć energiami. Proszę Was, spróbujcie najpierw nakręcić swoją własną energię, poczuć swoją własną moc, bo żeby oddolnie coś zrobić, oddolnie to jest od nas samych. My mamy tę moc mieć niewzruszoną. My mamy być jak lampa pokojowa, która postawiona na środku pokoju świeci. Nie ma znaczenia, czy ona, wiecie, czy pod nią usiądzie człowiek dobry czy zły, czy głupi czy mądry, stary, brzydki, bogaty, biedny. Nie ma znaczenia. Ta lampa pokojowa świeci. Jest różnica tylko, czy jedna ma wkręconą 20 żarówkę, a ta 60, a inna ma 150 wkręcone, tak? Ale nasze światło ma być stałe. My nie mamy drgnąć tylko dlatego, że ktoś koło nas przejdzie, wy głupi jesteś. No to ty w tym momencie od razu szczerzysz zęby. A ty mówisz, kocham cię. A może też nie mówi prawdy, tak? To jest na takiej zasadzie, słuchajcie, jak jest pytanie. Zobaczcie, odpowiedzcie sobie na pytanie. Macie 6 sekund na to odpowiedź. Co jest przeciwieństwem do uśmiechu? Dajcie propozycję. Smutek. Złość. Agresja. Nienawiść. A wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź? Fałszywy uśmiech. I słuchajcie, my teraz mamy taką czujność wykazać, żebyśmy to swoje światło, czy to 20, czy to 150, nie ma znaczenia, żeby one było, to światło było stałe. I nad tym trzeba trochę popracować, słuchajcie. Więc generalnie, jeżeli ten dystans między wzrokiem a tą tabakierą utrzymacie, to ja najwięcej pokręciłam się bez zawrócenia głowy 260 razy. I nie było mi ani niedobrze, ani się nie przewróciłam. Potem zatrzymałam się zupełnie w tym miejscu, gdzie chciałam się zatrzymać. I na sam koniec proszę Was, jeżeli to jest energia żeńska, jest to prawa, energia męska, to na sam koniec tyle, to, słuchajcie, niech każdy zobaczy, może dwa razy się możecie, może inny 5, może ktoś będzie mógł od razu 34 razy zrobić ten obrót. Ale proszę Was, to jest proste ćwiczenie, które powoduje, że będziecie mogli sami siebie sprawdzić, czy panujecie nad tą swoją przestrzenią, tak? Czy jesteście w stanie nawinąć tę energię bez straty orientacji w terenie. No i słuchajcie, no chyba tyle, co chciałam. Mamy dzisiaj piękny wieczór, więc dlatego jest gdzie pokręcić się. Jest się, słuchajcie, jak wesprzeć w tym. Podzielić energią. Podzielić energią, tak? Ale i szczerym uśmiechem, kochani. Szczerym uśmiechem. Tak jest. Więc słuchajcie, jeszcze raz, spróbujcie cały czas pilnować prawidłowej pozycji, bo to nie jest taki hop-siup, żeby się pokręcić. To trzeba mieć kontrolę nad każdą częścią swojego ciała. Tak błagam Was, nie mogę Wam teraz tego pokazać, bo mam złamane 3 kości śródstopia lewej nogi. Ale powiedziałam, że muszę tutaj do Was być, bo cokolwiek by się nie zadziało, to pamiętajcie, że to jest nasza moc. Dostać się do własnej wolnej woli. I naszymi myślami kreujemy świat. I nikt nie może nam przeszkodzić w tym. Więc zapraszam do zabawy, do wspólnoty, do dzielenia się energią. Bądźmy razem, ale można dać tylko wtedy, kiedy się ma co dać. Dziękuję. Dziękujemy Wam wszystkim, kochani, że dzielicie się tą energią. Proszę Was teraz, żebyśmy zjednoczyli się w rocie. Nie krępujcie się. Wszyscy jesteśmy rodakami, kamratami, sławianami. Podajmy sobie ręce
I wspólnie, jeżeli nie znacie tekstu, będzie na monitorze, odśpiewajmy rotę. Proszę o spokój, powagę, ciszę. Do roty. To dla ciebie. Kochani, rota nas łączy, ale przed nami będzie jeszcze jedno z ważnych takich wydarzeń Haka Polaka. To za chwilę. A przed nami Mariusz BKR. Bydgoszczy Kamrat Rodaków. Zapraszamy. Podnieśmy się na duchu, wspierajmy, nie bójcie się bić brawa, nam to też jest potrzebne. Pamiętajcie, że są to nasi koledzy, kamraci z całej Polski, którzy ćwiczą się w wystąpieniach, ćwiczą się w przełamywaniu, bo wiecie,
Oni za nasze pieniądze się szkolą, jak mówić pięknie, jak mówić ładnie, jak mówić okrągłe frazesy. A do nas teraz wychodzą prawdziwi Polacy. Polacy, którzy mówią szczerze i od serca. Czasami to jest trudniejsze, dlatego potrzebujemy z waszego wsparcia. Jeszcze raz, Bydgoskie Kamractwo Rodaków, Mariusz! Czołem kamratki i kamraci. Dzisiaj świętujemy Dzień Niepodległości. Ale właśnie, to nie jest żaden Dzień Niepodległości. My jesteśmy krajem podległym. Podległym międzynarodowej banksterce, bandytów. Bandytów, którzy nie wahają się odebrać nam wszystko to, co kochamy. I również w tym pomagają nam polscy, znaczy polskojęzyczni politycy. To są kapo. Kapo, którzy wykonują tylko rozkazy. Rozkazy globalistów. Wielu z Polaków powie, że my jesteśmy, wierzymy w tak zwane spiskowe teorie dziejów. Dlaczego? Dlatego, że oni planują na wiele dziesięcioleci. Plan realizują z całą stanowczością. A przeciętny człowiek nie jest tak, że tak powiem, nauczony, żeby planować na dziesięciolecia. Planuje się na miesiąc, dwa, rok, może pięć, ale nie na dziesięciolecia. Tutaj kamrat z Warszawy mówił o niszczeniu polskiej gospodarki. To jest celowo, celowe. Celowe to wszystko jest zapisane w agendzie 2030, którą to agendę podpisali polscy politycy. To jest hańba. Polski premier przyjmuje z honorami Żyda Harariego. Jeżdżą na spotkania z Davos. Przyjmują drugiego psychopatę z honorami, Klausa Schwaba. To, co się w tej chwili w Polsce dzieje, na przykład z cenami paliw i promowanie samochodów elektrycznych, to jest element agendy 2030. Odbiera to w dłuższej perspektywie nam nawet autonomiczność w indywidualnym transporcie. Zniechęcają do niego. Nawet taki element jak progresywne mandaty mogą w konsekwencji odebrać nam prawo poruszania się. Polscy politycy pchają nas do wojny z Rosją. Wykonują polecenia możnych tego świata. Zbierając podpisy, często referendalne, spotykamy się z takim zaszufladkowaniem i pytaniem, za kim my jesteśmy? Za PO czy za PiS? Polacy nie przyjmują do wiadomości, że jesteśmy ponad to, że realizujemy polski interes narodowy. Niestety polscy emeryci zostali wepchnięci w katastrofalną sytuację za czasów Rzeszego Łba. Oni przymierali głodem. Natomiast PiS sypnął i kasę i ci emeryci odrealnili się. Dla nich najważniejsze są w tej chwili, że mogą przeżyć. Nie zastanawiają się, jakie to ma długotrwałe konsekwencje. Tutaj kamrat Piotr wspomniał o rozprawie w Naczelnym Sądzie Lekarskim. Lekarki, nie pamiętam nazwiska, ale ona zdaje się była z Poznania. Tak. Oglądałem ten proces cały, a później i argumentacją oczywiście, a później widziałem skrót w TVN-ie. To, co TVN odwalił, to jest poniżej krytyki.
poniżej, ja nie wiem jak ich nazwać, zrobili z tej lekarki totalną idiotkę. Hańba dla nich. Na koniec dodam. Choćbym ciemną szedł doliną, i Wojtek Olszański. Dobra, przy namiocie referendalnym zapraszamy jeszcze, są dziewczyny, zbierają podpisy. Kto jest za umieszczeniem wpisu o umieszczeniu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisu, aby bogactwa naturalne, bogactwa tej ziemi i woda jako podstawowy składnik życia, woda i bogactwa naturalne, aby były zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako należące do narodu polskiego. Zapraszamy do namiotu referendalnego. A teraz przed nami Zbyszek, bębniarze i Maka Polaka. Zapraszamy naszych bębniarzy. Jak opowiadał kiedyś Wilim Szumski, zespół muzyczny przygrywał na weselu, a państwo wyjedziemy na tak. Muzyką zapraszam na jedzenie. Bębniarz też może. Także bębniarze też mogą. Powodzenia panowie. Proszę państwa, dzisiaj pierwsze wykonanie. Haka Polaka. Ja nadaję, wy trzy razy powtarzacie. Kamrać, zaczynamy. Polska nasza, przyszłość nasza. Polska nasza, przyszłość nasza. Polska nasza, przyszłość nasza. Polak panem ziemi naszej. Polak panem ziemi naszej. Polak panem ziemi naszej. Polak panem wrogów naszych. Polak panem wrogów naszych. Polak panem wrogów naszych. Polak panem, Polak panem wrogów naszych. Polak panem, Polak panem wrogów naszych. Polak panem, Polak panem wrogów naszych. Bóg honor ojca, Bóg honor ojca, Bóg honor ojca. To nasza ojcowizna, to nasza ojcowizna, to nasza ojcowizna, pamięć nasza. Przodkom naszym, pamięć nasza, przodkom naszym, pamięć nasza, przodkom naszym. Państwo dla rodaków, państwo dla rodaków, państwo dla rodaków. Śmierć wrogom Polaków, śmierć wrogom Polaków, śmierć wrogom Polaków. Jak ma być, tak nie bać ich, tak ma być. Nie ma być, nie dać im. Tak ma być, jak ma być. Nie dać im, tak ma być. Naszym myślom, boski dyplom. Naszym myślom, boski dyplom. Ziemia nasza, dzieciom naszym. Ziemia nasza, dzieciom naszym. Ziemia nasza. Dzieciom naszym, takim myślom wbrew, wbrew, takim myślom wbrew, naszych wrogów krew, takim myślom wbrew, naszych wrogów krew. Taka prawda, tylko prawda, Boża prawda, taka prawda, tylko prawda, Boża prawda, taka prawda, tylko prawda. Boża prawda! Dzięki! Jak się? Panowie, panowie, panowie bębniarze, dajcie jeszcze raz ten rytm.
kochani, znacie wszyscy ten tekst. Kto ty jesteś? Polak mały! Jaki znaki! Orzeł biały! Bardzo dobrze! I liczymy się tego! Następna haka będzie tradycyjna z tekstem, pana Berezy, który pięknie tworzy patriotycznie. Dziękuję wam, Jerzy! No i stał się prawdziwy cud, a to najlepiej przypomnie nam muzycznie dr Piotr. Thank you.
daję moc, że wkrótce dzień zastąpi noc. Zbieramy siły, budzimy się, tutaj wrócimy, gdzie dom nasz jest, dom nasz jest, dom nasz jest, dom nasz jest, dom nasz jest. Na czadu jak doktor Piotr i prawdziwy cud i nasi bombiorzy w tym bace średni. Przed nami Mirek Lechosław. Bardzo chciałbym, żebyście również wznieśli okrzyk dla wszystkich kamer, które tu widzę. Jest Mario, jest Szymon z Bydgoszczy, jest Rafał Mosakowski, jeszcze jest jedna redakcja, której nie poznaję. Mamy kolejne media. Kochani, to dzięki nim możemy docierać i mówić o tym, co ważne dla Polaków. Możemy mówić o smoku, który kiedyś nazywał się wawelski, a dzisiaj nazywa się europejski. I to nawet nie smok już, a smog. Straszą nas dwutlenkiem węgla, ale popatrzmy tu dookoła. Wszystko, co wokół nas, zielone liście, drzewa, trawa na tym kopcu, to wszystko powstaje z dwutlenku węgla. Przecież uczymy się w szkole o fotosyntezie. Z każdym krokiem chcą odebrać nam naszą wolność. Na pewno słyszeliście o certyfikatach energetycznych dla budynków. Przyjrzyjcie się i zastanówmy się, po co nam te certyfikaty tak naprawdę. Przecież każdy buduje i ma ten certyfikat w nosie. Każdy chce, żeby dom był jak najcieplejszy, a ten certyfikat traktujemy tylko i wyłącznie jako jakiś przymus. Dobra, chcą, załatwię wam to z głowy. Przyjrzyjcie się dokładnie. W tym certyfikacie jest zapisane zużycie energii oraz ilość energii ze źródeł odnawialnych. A potem jest to przeliczone na emisję dwutlenku węgla. Łączą nam się kropeczki? Tak jest. Niedługo będziemy dostawali rachunki za nasze domy, za nasze mieszkania, za emisję dwutlenku węgla, bo my będziemy go też emitowali. To jest kolejna metoda ubezwłasnowolnienia nas, odebrania nam naszej energii, naszej siły, zarobionej przez nas pieniędzy. To jest neofeudalizm. W ten sposób chcą z nas zrobić poddanych, a oni, panie, będą się paść na naszym dorobku. Dlatego, tak jak szewczyk i latewka, dostarczył owce wypchaną siarką i tak paliło smoka, że musiał iść ugasić swoje pragnienie, napił się i pękł. Tak samo i my powinniśmy zacząć karmić tego smoka europejskiego. Niech pęknie, niech sięgnie po picie dowolnego trunku, a najlepiej, nie najlepiej naszej kamrackiej nalewki, bo tej szkoda na te przepite mordy, oni i tak tylko by pili i pili. Czas skończyć z Unią Europejską w tej formie, która od nas tylko wymaga. Niczym smog wawelski, który oczekiwał tylko darów, nic zamian nie dawał. O tym, dlaczego teraz o tym mówię, powiem na końcu, bo rządzący wyzywają nas od własnoziemców, idiotów, warchołów, prostaków, a tak naprawdę to wszystko jest tylko fasada. Oni są tacy. Lechosław Mirek, proszę bardzo. Dziękuję za głos. Wyzwolenie narodowe. Od kogo?
Od czego i w jakim celu? Rok temu w Kaliszu wyzwoliliśmy się z narracji statutów kalickich. To jest nasza narracja, kamratów. Dzisiaj dzisiejsze wyzwolenie narodowe to jest stan ducha. Stan ducha, który uruchomił Marcin i Wojtek w nas, kamratach, który prowadzi do rewolucji narodowej. Rewolucji narodowej, której dokonamy w wyborach samorządowych i parlamentarnych, które nas czekają. Niech duchy sławiańskie dadzą nam mądrość, rozwagę i odwagę na drodze ku podmiotowości i decyzyjności Polki i Polaka w Polsce. To jest nasz cel! Polak gospodarzem na polskiej ziemi! Obróćmy się, kamraci, i spójrzmy na panoramę Krakowa, na horyzont Polski i wysłuchajmy słów Wyspiańskiego z wyzwolenia. Oto tu jest Polska! Każdy kamień, każdy okruch, a człowiek, który w nią wstąpi, staje się jej częścią. Budowy tej częścią. Dziękuję. Brawo, Jurku, dziękujemy za twój głos. A teraz zapraszamy człowieka, który był bardzo blisko osoby, o której już dzisiaj mówiłem. Duch jego, o którym wspomniał Wojciech Olszański, mianowicie Bolesław Piasecki. Bolesław Piasecki wielokrotnie wspomniany przez Wojciecha Olszańskiego współpracował m.in. z panem Przetakiewiczem, a jego syn Zygmunt, zapraszamy, widział tą współpracę, widział tego człowieka, jak wyjątkową jest postacią. I teraz powiem kilka słów od siebie do nas, do rodaków, kamratów, ale również, mam nadzieję, wspomni tą wyjątkową postać Bolesława Piaseckiego. Drodzy rodacy, kamraci, Marcin wywołał na nasze zgromadzenie ducha Bolesława Piaseckiego. Wojtka Olszańskiego poznałem na grobie świętej pamięci Bolesława i od tej chwili jest Wojciech dla mnie, tak jak był Piasecki, autorytetem i przywódcą sprawy narodowej. Jesteśmy myślą i modlitwą z Wojtkiem, najgroźniejszym więźniem politycznym dla nowej bolszewii Zachodu, robactwa, które zżera świat tradycji chrześcijańskiej, wolności i godności. Wojtek został uwięziony za tak zwaną mowę nienawiści, a faktycznie za głoszenie prawdy o zarazie, która dotarła już do naszej Rzeczypospolitej, od okrągłego stołu do pisowskiej dyktatury. Mamy rząd zdrady narodowej, marionetki, banksterów, Rothschildów, Rockefellerów, Schwaba, Sorosa. Czy jesteśmy jeszcze państwem niepodległym, czy też pod okupacją Waszyngtonu i aerokołchozu? Pytanie to zadawał wielokrotnie Wojtek, który bezkompromisowo głosił prawdę, która już wielu z nas wyzwoliła z kłamstwa i gebelowskiej propagandy. Aby nie było nas zbyt wielu, wtrącono Wojtka za kraty, ale duch światła ma znacznie większą moc przenikania, aniżeli duch ciemności. Przez uwięzienie Wojtka będzie nas znacznie więcej i obudzi zahipnotyzowany naród. Jestem pewien, że Wojtek skruszy mury więzienia i zrobi miejsce dla tych zdrajców, którzy wymordowali ponad 200 tysięcy rodaków covidową pseudopandemią, w tym małżonkę Wojtka,
świętej pamięci Agnieszkę Fatygę. Doprowadzili do ruiny gospodarkę, tym samym tragedię tysiące rodzin. Zalali kompanie, zburzyli elektrownię w Ostrołęce, ostatnio zwandalizowali naszą ojczyznę i prowokują nas do wojny ze wschodnim sąsiadem. Lista jest długa, ale aby odzyskać wolną i zasobną ojczyznę, tak jak tego gorliwie chce Wojtek, być może trzeba nam pomocy nieba, tak jak było w 1920 roku. Łączmy szeregi jak husaria polska, ale módlmy się również do Boga, do Bogu Rodzicy, o wsparcie nas w tej walce na śmierć i życie. Bądźmy roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Miejmy się na baczności przed prowokacjami. Módlmy się za Wojtka, aby pobyt za kratami był dla niego okazją uszlachetnienia jego wielkiego serca i szybkiego powrotu do nas, rodaków i coraz bardziej zniewolonej ojczyzny. Z Panem Bogiem, rodacy kamraci. A teraz zapraszamy Krzysztofa z Wilków Morskich. Brawo, Krzysztof! Krzysztof, Wilki Morskie. Krzysztof, Wilki Morskie, proszamy. Proszę o przygotowanie się Rafała Mosakowskiego. Czołem, rodacy, czołem, kamraci. Przepraszam, czy widział ktoś może Wojtka? Wojciech Olszański! Kochani, odczytam wam odezwę przygotowaną przez nasze Zrzeszenie Wilki Morskie. Zebraliśmy się tu w ważnym dniu. To dzień symboliczny. Symbolizuje on trud i poświęcenie naszych rodaków. Ludzi, którzy dziś spoglądają na nas z fotografii w podręcznikach. Ludzi, których poświęcenie pozwoliło nam 100 lat temu odzyskać możliwość samostanowienia. Pamiętając przeto przelaną krew polską w powstaniach styczniowym, listopadowym i warszawskim, wywołanych w wyniku żydomasońskich prowokacji, przywołując nieoceniony wkład Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i wszystkich bohaterów, których los przypieczętowała walka o niepodległość. Stojąc tu, na kopcu Kraka, w Krakowie, spoglądamy z niepokojem na punkt, w którym znaleźliśmy się jako naród polski. Musimy uświadomić sobie, z czym zmierzymy się, by dotrzeć do ojczyzny naszych marzeń. My, rodacy kamraci, stanowimy świadomy trzon narodu polskiego i widzimy tragiczny stan naszej ojczyzny po 33 latach okrągłostołowych rządów polskojęzycznych okupantów. Nasz kraj doprowadzony został niemal do upadku. Na naszych oczach podczas pandemii okupant dokonał głębokich podziałów społecznych przez rozmaite zabiegi socjotechniczne, takie jak rozdawnictwo plusów, które uzależniły całe grupy społeczne od życia na cudzy koszt. Przez dezinformację, nachalną propagandę, zarządzanie strachem, cenzurę w mediach, oszustwa szczepionkowe, brak należytej opieki zdrowotnej doprowadzili do zubożenia i śmierci tysięcy z nas, a także do upadku wielu przedsiębiorstw. Rozpętali propagandę wojenną, by pod jej pretekstem przesiedlić na terytorium Polski bez naszej zgody 8 milionów obywateli Ukrainy. Manipulacjami, kłamstwami wzbudzili litość i hojność wobec obcej nam kulturowo nacji, która w znaczącej części czci jednego gieroja pseudonimem Baba, którego nazwiska nie zamierzam sobie teraz przypominać. Kosztami utrzymania przesiedleńców obciążeni jesteśmy my, indywidualnie płacąc krocie za paliwo oraz budżet państwa, który przyznaje im świadczenia wyższe niż te, które przysługują Polakom. Okupacyjny rząd niemalże rozbroił polską armię. Przekazał tam także wielomiliardową pomoc finansową kosztem zadłużenia Polski w zagranicznych bankach. Mieliśmy 76 kopalni, obecnie działa zaledwie 13. Wydobywany jeszcze węgiel eksportowany jest za granicę po kotrzach wydobycia.
Polacy zaś otrzymują niepalne błoto z Dalekiego Wschodu po cenie 3,5 tysiąca za tonę. Nie wspominając już o systemowym wyrębie lasów i wywózce polskiego drewna. Okupant robi wszystko, by podwyżką kosztów utrzymania napędzić inflację. To z kolei powoduje drastyczny wzrost stóp procentowych kredytów hipotecznych, których raty stale rosną. Są już niemal dwa razy droższe. Bankructwo kredytobiorców zbiera coraz liczniejsze żniwo w samobójstwach. Jednym z ostatnich posunięć okupanta jest wrogie przejęcie PGNiG przez bankrutujący Orlen. Wchłonięcie PGNiG wraz z jego aktywami oznacza utratę 247 koncesji na wydobycie. Oddane one zostaną obcym korporacjom, a my Polacy będziemy skazani płacić im ceny rynkowe za własne bogactwa naturalne. Hańba! To nie koniec listy bezprawia przeciwko Polakom. Początkiem roku przygotują nam nową ustawę o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Ten projekt wskazuje odwrotne zamierzenia do tytułu przyjętej w tytule nazwy ochrony ludności. Jeśli ktokolwiek wątpi, że użycie określenia okupant jest niewłaściwe dla panującej w Polsce władzy, to powiem tak. Na początku, po objęciu rządowego stołka przez Morawieckiego, oznajmił on publicznie 25 października 2017 roku w studio TVP Info, że, cytuję, Polska jest krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. Do tego obrazu wystarczy dodać prezydenta nie obchodzącego Wigilii, tylko inne święto. Trzeba powiedzieć, że Rzeczpospolita Polska została zarejestrowana jako prywatna korporacja pod nazwą Poland Republic of na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych Wall Street New York w dniu 3 czerwca 2002 roku. Posiada swój numer biznesowy i adres 233 Madison Avenue, New York oraz adres do korespondencji. Ministerstwo Finansów Świętokrzyska 12 Warszawa. Rzeczpospolita Polska, czyli wspólne dobro narodu polskiego, okupant przekształci w prywatną korporację. Bez wiedzy i zgody suwerena. Hańba. Konsekwencją tego była zmiana wszystkich instytucji rządowych tworzących strukturę państwa na korporacyjne twory prywatne. Pośpieszyły one do zarejestrowania się w bazie prywatnej amerykańskiej korporacji o nazwie Dun & Bradstreet z siedzibą w Sharp w Jacksonville. Przedstawiony tu stan spraw mógłby wydawać się katastrofalny, ale my, kamraci, mamy krzepiące hasło. Kurw nie rejnować, ducha nie gasić i działać. Bieżącym naszym ogólnopolskim działaniem jest akcja uwłaszczenie narodu polskiego na zasobach naturalnych. Żądamy wpisania do konstytucji zapisu, że wszystkie zasoby naturalne polskiej ziemi, w tym woda i inne bogactwa znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej, są własnością narodu polskiego. I nie jest to nasza ostatnia deska ratunku, gdyż w polskim obrocie prawnym wciąż istnieje i może mieć zastosowanie zapomniany dekret prezydenta Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza z dnia 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej nr 102, pozycja 1006, wydany w Angers dnia 2 grudnia 1939 roku. Regulacje prawne tego dekretu oparte są na artykule 79 Konstytucji z 1935 roku i 4 Konwencji Haskiej z 1907 roku. Stanowią, iż wszelkie akty prawne
ograniczenia, obciążenia, uprawnienia, transfery i zarządzania władz okupacyjnych w ich całej rozciągłości są nieważne i niebyłe. Przepisy dekretu stosują się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak też tych sprzecznych z dekretem, które zostaną wydane po jego wejściu w życie, a więc całego opublikowanego lub tajnego antypolskiego chłamu prawnego liczącego tony papieru, a także wszelkich nakazów płynących z zewnątrz. Dali radę nasi przodkowie, damy radę i my! Chwała Wielkiej Narodowej Polsce! Śmierć wrogom ojczyzny! Dziękuję za wypowiedź. Rafał, zapraszam. Rafał Wysokowski, szanowni państwo, Centrum Edukacyjne Polska, człowiek, który od lat zajmuje się prostą rzeczą, przekazem, edukacją, prawdą, bo to jest fundament, na którym rośniemy. Powitaj mi Rafał! Czołem Wielkiej Polsce! Spotykamy się po raz kolejny 11 listopada. Jest to tak zwane Święto Niepodległości, chociaż Polska nie jest krajem niepodległym. W zeszłym roku zrzuciliśmy to jarzmo okupacji żydowskiej, paląc kopię statutu kaliskiego w Kaliszu. Pamiętajmy, że ta okupacja trwa nadal, że nasz symboliczny akt niczego specjalnie nie zmienił, ale świadomość tej sprawy wzrosła bardzo mocno. Żeby przypomnieć Polakom o tym problemie, proponuję krzyknąć: precz z żydowską okupacją! Precz z żydowską okupacją! Dzisiaj po raz kolejny się spotykamy. Za Izrael! Żadnych wojen! Za Izrael! Żadnych wojen! Pokój tak! Wojna nie! Pokój tak! Wojna nie! Pokój tak! Wojna nie! Dzisiaj znowu spotykamy się 11 listopada, chociaż dla większości z nas inne daty są bardziej związane z niepodległością Polski. Bardziej związaną datą jest data Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku, a nawet data proklamacji niepodległości Rady Regencyjnej z października 1918 roku. Natomiast jesteśmy w Krakowie i tutaj na Wawelu nie bez trudności, pod pewnym naciskiem pochowano dwie osoby, które odegrały haniebną rolę w historii Polski. Pierwszą z tych osób jest Józef Piłsudski, który po prostu uzurpuje sobie największe zasady w odzyskaniu niepodległości w roku 1918. Piłsudski został usunięty z terenu katedry wawelskiej pod wieżę srebrnych dzwonów. Był wielki konflikt. Piłsudczycy pili wódkę, robili demonstracje przeciwko arcybiskupowi krakowskiemu Adamowi Sapiesze. Delegacje różnych organizacji lewicowych, a nawet żydowskich wchodziły do katedry wawelskiej i robiły tam hucpy. Drugą osobą, która jest pochowana na Wawelu, a nie powinna być tam pochowana, jest Lech Kaczyński. Człowiek, który podpisał traktat lizboński. Hańba! 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 Proszę państwa, tym podpisem pod traktatem lizbońskim Kaczyński jak gdyby zaakceptował to, że ta cała zgnilizna idąca z Unii Europejskiej wlewa się do Polski wielkim nurtem i bez żadnego oporu.
Dlatego przypomnijmy o tym, kto jest głównym zwolennikiem Unii Europejskiej. Pedofile, pederaści, to są Unii entuzjaści. Pedofile, pederaści, to są Unii entuzjaści. Pederaści, to są Unii entuzjaści. Proszę Państwa, stojąc w tak wspaniałym miejscu, jakim jest Kraków, pamiętamy o wielkich postaciach, które tutaj żyły, tworzyły, są pochowane. Ja szczególny sentyment mam do takich osób jak Karol Hubert Rostworowski, największy dramaturg XX wieku, jak profesor Felix Koneczny, twórca nauki porównawczej o cywilizacjach, jak biskup Kajetan Sołtyk, pochowany w katedrze wawelskiej, wcześniej biskup żytomierski, znienawidzony przez Żydów, co opisała w swojej książce noblistka niedawna, która w książce Księgi Jakubowe napisała, że biskup Sołtyk kierował się nienawiścią do Żydów, dlatego że rzekomo przegrał jakieś pieniądze w grze w karty. Prawda była taka, że biskupa Sołtyka poproszono jako eksperta w czasie procesu sądowego w Żytomierzu za mord rytualny. Mord rytualny w połowie XVIII wieku, dokonany przez Żydów na chrześcijańskim dziecku. Zeznania biskupa Sołtyka i innych świadków spowodowały, że 8 tych degeneratów żydowskich zostało skazanych na karę śmierci i ponieśli słuszną karę. Ale Olga Tokarczuk po prostu inną wersję wymyśliła dla tej całej historii, zapominając o tym, że biskup Tokarczuk, przepraszam, że Olga Tokarczuk zapomniała o tym, że biskup Sołtyk, był też biskup Tokarczuk, ale że biskup Sołtyk za to, że przeciwstawiał się rozbiorowi Polski, trafił również na zesłanie i do twierdzy rosyjskiej. Pamiętajmy o jednym. Chcą nas zniewolić na różne sposoby. Było 2 lata pandemii, teraz jesteśmy w trakcie wojny na wschodzie. Pamiętajmy o tym, że tutaj zwłaszcza finansowe potęgi mają w tym wielki udział. Rok temu w Kaliszu pokazałem książkę Hitler założycielem Izraela. Dzisiaj chciałbym pokazać książkę na zakończenie, która nawiązuje do tych problemów. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. I symbolika tej książki pokazuje między innymi to, co dzieje się na Ukrainie. To, że jest to nie nasza wojna, że jest to wojna globalizmu z Rosją, że jest to wojna atlantyzmu z euroazjatyzmem. Pamiętajmy, nie bierzmy udziału w naszych wojnach. Wojna nie, pokój tak, pokój tak, wojna nie. Pamiętajmy o jednym, że są osoby, których tutaj nie ma, ale które w tym roku i nie tylko w tym roku, przez wiele lat bardzo wspomagały nas w antysystemie. Pamiętajmy o Grzegorzu Braunie, który zainicjował akcję Stop Ukrainizacji Polski. To jest bardzo ważna akcja. Stop Ukrainizacji Polski! Tu jest Polska, a nie Polska! I na zakończenie chciałbym powiedzieć, że dla mnie największą stratą jest to, że nie ma dzisiaj wśród nas Edwina. I dlatego chciałbym człowieka z
naszego antysystemowego podwórka wspomnieć tutaj dzisiaj. Dlatego zawołajmy, tak jak wielokrotnie zawołamy o tych nieobecnych. Edwin Pancerny! Edwin Pancerny! Edwin Pancerny! Dziękuję bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Dziękuję, Rafale. Kochani, proszę, z nami jest Leszek Krzysztak. Poprosimy go, żeby się przygotował, żeby zabrał za chwileczkę głos. A w historii całej, o której Leszka poprosimy za chwilę zabrał głos. A teraz poprosimy Sandrę z Bydgoskiego Kamractwa Rodaków, która przeczyta nam wiersz Liliana Tumima do prostego człowieka. Bo niestety prawda jest taka, że wciągani jesteśmy w wojnę i warto sobie przypomnieć tekst, piękny tekst, który pisał do nas Tumim, tekst pacyfistyczny, tekst przedstawiający prawdę, kto przed wojną, kto w ramach tej wojny ginie, a kto zbiera ordery. Sandra, proszę bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Gdy znów do murów klajstrem świeżym przylepieć zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i nudzić kolorowym godłem, i nudzić historyczną racją. O piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją w dzwony króle z panami brzuchatymi. Gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami, że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Różni karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy: bujać to my, panowie szlachta! Czołem! Wielkiej Polsce! Wojciech Olszański! Polacy! Dziękuję bardzo! Dziękujemy, Sandra! Dziękujemy! Ten manifest pacyfistyczny napisał i ja tu mi odwiedział, czy pisze. Teraz poprosimy człowieka, który dla wielu z was jest doskonale znany, lubiony, Leszek Krzysztak. Zapraszamy, Leszek. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dzięki, Maciej. Czyli pojedźcie, Leszka, proszę, brawami. Witajcie, Wielkiej Wilczyce. Witajcie, kamratki, kamraci. Witajcie, Polacy. Nie ma tego miejsca w Polsce dzisiaj, które by miało tą energię. Wojtek Olszański! Wojtek Olszański! Obecny! Wojtek Olszański! Obecny! 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 Jacek Międlar! Obecny! Jacek Międlar! Obecny! Jacek Międlar! Obecny! 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 Kochani, jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. My nie mamy złych proroków, my wiemy, gdzie idziemy. Ruch, który dzisiaj obserwujemy, jest ruchem niepowtarzalnym. Nie ma takiego drugiego ruchu w Polsce. Kochani, te wilki, jak wiemy, to są najbardziej inteligentne stworzenia. I musimy działać jak wilki. Wojtek jest w więzieniu. Wojtek jest więźniem politycznym. Wypuścić więźniów politycznych! Wypuścić
więźniów politycznych! Kochani, Polska i Polacy, my już dzisiaj nie wiemy, kto jest Polakiem. Ale musimy wiedzieć jedno, jesteśmy Słowianami, to nas łączy. Słowianie w tej chwili to jest ostatnia grupa na celowniku globalistów. I stąd ta wojna na Ukrainie, którą dzisiaj widzicie. To jest po to, żeby rozbić ruch słowiański. Masoneria pokazała swoje karty. Przyspieszyli, nie mieli cierpliwości. Ta żaba wyskoczyła z kotła. Dzięki Marcinowi i Wojtkowi zobaczyliśmy to na własne oczy. Nie możemy się poddać, nie możemy pozwolić, żeby ofiara Wojtka była zmarnowana, żeby ofiara Jacka Międla była zmarnowana. Dlatego budujemy struktury oddolne, żeby każda taka akcja, każde takie rysowanie powodowało, że mamy 50 Wojtków, 60 Wojtków. Ten ruch będzie trwał z Wojtkiem w więzieniu i poza więzieniem. Im więcej aresztowań, ten ruch jest mocniejszy. Tym więcej dla nas. Kochani, w tej chwili dzieje się akcja, na którą większość z nas nie patrzy. Mianowicie pułkownik emerytowany Stanów Zjednoczonych McGregor powiedział, że to, co dzisiaj widzimy na Ukrainie, oczywiście w tej żgowni telewizyjnej, pokazują tylko i wyłącznie statystyki strat po stronie rosyjskiej. Okazuje się, że Ukraińcy stracili ponad 100 tysięcy żołnierzy, to są ofiary śmiertelne, i ponad 400 tysięcy rannych. Ta wojna już w tej chwili zabiła ponad 600 tysięcy żołnierzy. To są często ludzie, którzy nie chcą być na tej wojnie. Po co jest ta wojna? Ta wojna jest po to, żeby Amerykanie oczywiście utrzymywali swoją hegemonię jako jednobiegunowego przywódcy tego świata. Ameryka nie ma racji bytu. Ameryka praktycznie jest trupem na sterydach. Gdyby nie to, że jest układ, jaki dzisiaj widzimy, Ameryki by już nie było, nie byłoby dolara amerykańskiego. O to właśnie chodzi. To jest wojna o pieniądz. Każda wojna, jeżeli nie wiecie, co jest jej powodem, najczęściej są to pieniądze. W tej chwili to obserwujemy, ponieważ długi, które państwa zaciągnęły, są nie do spłacenia. I teraz cały dom ci polega na tym, że większość ludzi się zastanawia, jak sobie oni z tym poradzą. Oni sobie z tym nie poradzą. Dowcip polega na tym, że rozwiązanie nie jest w ogóle rozważane, dlatego nie ma negocjacji. Ta wojna nie skończy się sama, ta wojna może tylko i wyłącznie skończyć się poprzez negocjacje, ale nikt negocjować nie chce, dlatego że chodzi o to, żeby rozbić układ słowiański, żeby rozbić układ rosyjsko-chiński, żeby zatrzymać BRICS, żeby zatrzymać dolara amerykańskiego albo utrzymać ze strony amerykańskiej jako waluty rezerwowej świata. I wiadomo, że Rosja nie odpuści, bo Rosja ma prawo bronić swoich obywateli na wschodzie Ukrainy, a Amerykanie nie odpuszczą, bo gdyby odpuścili, no to wiadomo, jest musztarda po obiedzie, koniec Stanów Zjednoczonych. Także w tej chwili jest koncepcja, że będzie tak zwana koalicja chętnych, którą widzieliśmy kiedyś w Iraku, która będzie się składała z żołnierzy polskich i rumuńskich, którzy pójdą na front wschodni i będą walczyć w wojnie zastępczej Amerykanów. Wiadomo, że z frontu wschodniego najczęściej nikt nie wraca. Także kochani, tutaj sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana, nie jest czas i miejsce na tym, natomiast chciałbym przejść do merytum. Kurw pielęgnujcie, ducha nie gaście. Kurw pielęgnujcie, ducha nie gaście, a szaty zimy ziarno plew. Ani kroku wstecz! Ani kroku wstecz! Ani kroku wstecz, ani kroku wstecz, choćbyś ciemną szedł doliną. Proszę, skurwy syno. Choćbyś ciemną szedł doliną. Nie odpuśćmy, skurwy syno. I kochani, ostatnie trzy rzeczy. Niech nas broni Matka Boska. Królowa Polski. My Polacy będziemy potrzebowali rzeczywiście interwencji boskiej, żeby z tego wszystkiego wyjść. Jest nas bardzo mało, ale będzie nas coraz więcej. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Chwała wolnej, niezależnej, niepodległej Polski dla Polaków! Chwała! 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 Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Leszku. Zapraszam teraz Kaktusa i proszę o przygotowanie się Bartłomieja Kurzeje. Bartłomieja Kurzeje. Kaktus! Idzie. Kaktus. Obecny! Rabinie nasz. Czułem białej niepodległej Polsce. Czoło! Śmierć wrogom Polski. Śmierć, śmierć, śmierć. Pozdrowienia do więzienia! Pozdrowienia
więzienia! Do zdrowienia! Do więzienia! Pozdrowienia! Do więzienia! Ale czy mogę poprosić tutaj? Bo chciałbym, żeby jakaś sprzedajna suka z Gówna Wyborczego zrobiła na zdjęcie, ale proszę o pęta, żeby z tej strony, tak było w Kaliszu, żeby z tej strony był Wojtek! Wojtek Urszański! Obawezy! Wojtek Urszański! Obawezy! Wojtek Urszański! Obecny! Kochani, ja się teraz rozpłaczę. Ja nie żartuję. Ja się zaraz spłaczę. Kochani, jakbyście się z tyłu obrócili 1,5 kilometra stąd. Ja tam mieszkałem przez 40 lat. Z tego kąta zjeżdżałem na sankach. Sankach zrobionych przed mojego ojczyma. Tamten blok sprzątałem, bo jestem synem dozorczyni na Dębowskiego 9. Kochani, gdyby ktoś mi powiedział, kaktus, za 5, 10, 15 lat będziesz przemawiał przed kamratami, Polakami. Powiedziałbym, pierdolęło cię? Co ty? Gdzie? Nie! A ty widzę, może biało-czerwony flag. Moje serce rośnie. Ja dzisiaj mogę już umrzeć, ale umrę szczęśliwy. Szczęśliwy, że wy przyjechaliście do... Niestety, tego skurwiałego miasta. Kiedyś to było miasto królewskie. Miasto królewskie. To Wawel i inni. Kropiec Kraka, na którym jesteśmy. Tam kropiec wanny. Tam inne kopce. Niestety. O Piłsudskim nie wspominam. A! Kościuszki! No tak, to był Kościuszki, tak. A mówił, że ma serce biało-czerwone. A nie, to ja nie patrzę na tą flagę. Tam akurat dlatego nie wspominam o Kościuszki, bo tam jest RMFFM. A ja ich nie lubię. Bo to są sprzedajne. Sprzedajne prostytutki. Tak jak te 560 prostytutek na Wiejskiej. Ja tutaj na was patrzę i kochani, ja wśród was widzę posłów, senatorów, radnych, wójtów, sołtysów. Kochani, zróbmy to, o co mówi Wojtek. To, co ja mówię od lat. Weźmy od dołu, podkopmy im te stołki. I przejmijmy, kochani, przejmijmy władzę w tym kraju. Bo tylko wy i wasze dzieci, proszę, jakie piękne osiągnięcia. To jest przyszłość. Niestety, znam też jedną, już kończę jedno ostatnie zdanie. Znam też dzieci, kochani, na SMA. Kochani, zobaczcie, jakie to jest. Czy ja mogę powiedzieć skurwysyństwa? Nie mogę. Dobra. A mogę? Zobaczcie, jakie to jest skurwysyństwo. Kochani, są dzieci, jest 20 dzieci w Polsce, które zbierają, bo są wyrzucone poza nawias społeczeństwa, bo ten minister zdrowia powiedział, że refundują ten genowy lek na genowy zanik mięśniowy, krótko mówiąc SMA. Niestety, założył takie kajdany, że wiele polskich dzieci, 20 polskich dzieci na tą refundację się nie załapało. Rodziny jeżdżą po Polsce, zbierają, żebrają. Te dzieci w Polsce są żebrakami, a przyjeżdżają wnuki, prawnuki nazistów ukraińskich. Nazistów ukraińskich, którzy tu dostają wszystko. Ja mam jedną prośbę do pań. Niech podniesie którakolwiek z pań, która dostała voucher do apteki na 500 zł. Albo 300. Albo chociaż 100. Nie, vouchery do apteki są po 300 i po 500. Tu dostają wnuczki, prawnuczki z wyrobnialców ukraińskich, nazistów. A, kochani, wiecie, że ci, którzy mnie znacie, wiecie, że mogę zadzwonić. Ja nie mogę rzucać słów na wiatr, dlatego że ci panowie na niebieską ubrani zaraz by mnie wzięli, zawinęli. Zadzwoniłem do Ministerstwa Zdrowia i potwierdziłem słowa pani w aptece, która powiedziała, przychodzą wnuki, prawnuczki z wyrodniaców ukraińskich, nazistowskich, kolaborantów i przychodzą i biorą najdroższe te kremy, te wiszy, tak? Dobrze mówię? Wiszy, no takie, która z pań dostała do, żeby się pozwarować za darmo? A oni dostają. Ale żeby biorą, Polska to im wisi. Dokładnie, to jest to, kochani.
naprawdę z całego serca wam dziękuję, że jesteście. No ja dzielnica, ja sobie jestem. Ja na placu getta, jak wysiadałem, bo jestem za Krakowem, tam mnie kierowcy, moi koledzy łapali, ja uciekałem, wsiadałem tramwaj z tyłu, jechałem tutaj do siebie na ziemię. Także kochani, to mnie naprawdę cieszy, znaczy to mnie nie cieszy. Ale tu, te biało-czerwone flagi, kochani, jeszcze raz, do zdrowienia! Do więzienia! Do zdrowienia! Do więzienia! Do zdrowienia! Kochani, do więzienia! Kochani, tutaj, jak już się ja wiem, gdzie jestem, na Montelopi, tam Niemcy, tam później czy zwrotniacy niemieccy, później zwrotniacy komunistyczni mordowali na Montelopi. Dzisiaj siedzi tam pani Teresa Garland. Szacun dla niej, znam osobiście tą kobietę. Chciałbym, kochani, czy pamiętacie, jak w Kaliszu pozdrawiałem Jacka Wiczewskiego? On czy nie mógł to być? Wiecie dlaczego? Bo nie ma chłopak pieniędzy. Przez rok czasu jest tak maltretowany przez tą szpagaciarę. Bo już kończę, ostatnie dwa zdania. Prezydent Świetnicy, to jest oni taki artykuł szpagaciara. Tu nastawi, tam nastawi, ale swój ryj miała w głowie. Kochani, proszę was o jedno. Pozdrówmy prawami Jacka Wyczystego, któremu grozi 16 miesięcy bezwzględnego więzienia. Jeśli sąd nie zjawi się jakiś sędzia, polski, prawdziwy, i nie zrozumie tego, że Jacek wyszedł, może w nerwach powiedział parę mocnych słów, ale naprawdę karać kogoś 16 miesiącami bezwzględnego więzienia. Jacek Wyczystego! Obrazu! Jacek Wilczewski obecny! Jacek Wilczewski obecny! Dziękuję wam z całego serca! Szacun dla was! Byliście przyjęli z Wejherowa, z Koszalina, z Poznania, gdziekolwiek! Szacun dla was! Teraz zapraszam na scenę. Po wielkich perturbacjach, po trzech zatrzymaniach policji po drodze. A gdzie jest pan Kurzeja, którego prosiliśmy, Bartłomiej? No nie widzę, a widzisz, Bartłomiej Kurzeja, twórca pięknego popiersia Romana Drowskiego. Zanim dojdzie do nas Bartłomiej, przypomnę wam jeszcze jedną rzecz, o której mówił Kaktus, o której chciałbym wspomnieć ja. Proszę, zapalcie już pochodnie, które ze sobą przywieźliście. Zachodzi słońce. Słyszycie ten pomruk? To jest złowrogi pomruk samolotów, niestety amerykańskich, które prawie na całym świecie zamiast nieść pokój, niosły wojnę, zniszczenie, śmierć. Wojciech Różański, który siedzi w więzieniu, myślę, troszkę nie, spokojnie, to jest celowo tło. Który siedzi w więzieniu w Warszawie, z tego co wiem, chyba że go przywieźli, bo już dwa razy nas wprowadzono w błąd. Siedzi w Warszawie na Białołęce. Wyrok, który pierwotnie był dla niego przewidziany, wyrok w trybie nakazowym przewidywał publikację tegoż wyroku, czyli upublicznienie go. A teraz, kiedy został skazany na karę więzienia bezwzględną, podjęto decyzję o tym, że nie będzie publikacji wyroku. Taki przestępca. Tak miało być głośno. Wszyscy mieli krzyczeć o tym. A tu cisza. Wyrok zapadł po cichu. Informacja nigdzie nie dotarła. Nikt jej nie przysłał. Nie została wysłana na adres Wojciecha. Nie mógł się bronić. Nie mógł zgłosić sprzeciwu. A ta sama sędzia w tym samym składzie, sąd w tym samym składzie, zwalniał protestujących kodomitów, tych, którzy protestowali przeciwko między innymi miesięcznicom smoleńskim. Dziwny, albo rzekłbym nawet szalony przypadek. Dlatego takim ludziom, którzy powodują, że ci, którzy mówią prawdę, jak Wojtek Olszański, są uciszani, zamykani za słowo. Czy
zacytuję wiersz Czesława Miłosza. Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów wokół siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed sobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta, możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. Dla Wojciecha Olszewskiego. Bartłomiej Kurzeja, proszę bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Naszym zwyczajem chrześcijańskim zawsze było składanie życzeń imieninowych. Na Pomorzu to bardziej urodziny obchodzą, ale że jest na południu, a dzisiaj jest Marcina. A czy ten Marcin chociaż usłyszał 100 lat od was? To możemy zacząć, ale tak po góralsku trochę i tak. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. No, chciał mnie wywołać, to mnie wywołał. Dziękuję bardzo. Także uścisk dłoni, oczywiście. Jesteśmy w szczególnym miejscu i o szczególnym czasie. Ale ten czas to jest nasz czas. I każdy, który tutaj swoją osobą zaszczycił, a każdy wie, po co tu jest, my się tu dogadujemy w kuluarach, każdy rozmawia, każdy się wzbogaca i o to chodzi. I Marcin w jednym z programów zadał pytanie, który to taki wiec, takie zgromadzenie było, które jakby wywołało to hasło Wolnej Polski po 18 roku. To ja powiem, że takim miejscem to było właśnie Zakopane i był wiec przy pomniku Grunwaldzkim zorganizowany przez narodowców i powstała Wolna Rzeczpospolita Polska z prezydentem na czele z wojskiem i tak. Dopiero później było ogłoszenie oficjalne, że tutaj Rada Regencyjna przekazuje władzę i tak dalej. Tylko że Zakopanym na tym wiecu zeszli się Polacy, którzy stwierdzili, no tak, mamy taką sytuację geopolityczną, że Polska i tak powstanie i tak, to my się tu organizujemy i my robimy wolną Polskę. Oczywiście naszą taką datą narodową to jest Wersal, 28 czerwca i wtedy Polska, Roman Dmowski wywalczył wolną Polskę i jak w sali lustrzanej był podpisywany traktat wersalski i podpisywał go Dmowski i Paderewski, to grzmiały działa właśnie, że Polska została odbudowana. Także na cześć Polski możemy krzyknąć Sława Wielkiej Polsce! Słuchajcie, tak się zapowiadali jakiś ten z tego ośrodka monitorowania dziury w dupie. Ktoś tam, to ja chciałem powiedzieć, że jak złapiecie takiego i będziecie wiedzieć, który to,
to obywatelskim obowiązkiem jest go doprowadzenie do policji, bo na pewno będzie to łobuz, który łamie prawo, bo oni donoszą na nas, my się nie poddajemy, my jesteśmy u siebie, no nie? Także koledzy, koleżanki, ja się bardzo cieszę, że was widzę. Ja powiem tak, że no miejsce jest superowe, z góry dobrze wszystko widać i lepiej widać, no nie? Na doły najlepsze są góry, także pamiętajcie o tym, żeby to no z góry na wszystko spojrzeć, na to co jest złe i wywalić to, no nie? Tutaj Roman Dmowski po piersie, które jest ostatnio się w gazecie Rzeczpospolitej na rozkładówce pokazali zdjęcie Romana Dmowskiego pośród flag z naszej uroczystości, z naszych obchodów z podpisania traktatu wersalskiego. Artykuł popełnił Terlikowski, ale co w nim napisał? Napisał, że trzeba jakiegoś nowego Polaka, wzór Polaka stworzyć i takie pierdoły. Nie, my jesteśmy tutaj i mamy tradycję. I długie i nie jest to wzięte po prostu wczoraj czy dziś, bo my jesteśmy Polakami, no nie? No ale to tak im przeszkadza Roman Dmowski, no ale dobrze, że chociaż mówią o nim, bo to jest postać nam znamienna. I każdy powinien znać, przeczytać dzieła Romana Dmowskiego. Kiedy będzie kopia do kupienia? Kopia do kupienia. Zaraz zejdę ze sceny, to będę interesy załatwiał. No jak? Myślę, że no o to chodzi, bo bez mecenasu prywatnego rozwój sztuki nie będzie w pełni, no nie? Także jako artysta ja naprawdę dziękuję ludziom za świadectwa, które mi tu przekazują, że na przykład Matka Boża pod Grunwaldem, która powstała, że to jest piękne dzieło, że to jest budujące dzieło i dla wielu. To są świetne świadectwa i dla artysty to jest największe podziękowanie, że zdaje się, że się moje rzeźby podobają. A ja dziękuję Bartłomiejowi Kurzeli za to, kochani, że w sądzie zmusił rzeczoznawcę, żeby najbrzydszą z możliwych marzeń, najbrzydszą z możliwych wymyślonych w głowie Bartłomieja Kurzeli kobiety powiedzieć, że to jest typowa Żydówka, że właśnie tak wygląda Żydówka. No słuchajcie, to nie ja musiałem zmuszać, bo przyszedł Żyd, Lesław Piszewski, który no po prostu sam to mówił, że ona jest taka brzydka, że na pewno to jest Żydówka. Także no na podstawie tego wyroku pierwszej instancji i drugiej, bo jestem pierwszym w Polsce skazanym za zrobienie czegoś brzydkiego. Co uważam, że teraz powstanie happening artystyczny ogólnopolski i będą pieczątki na tej betonozie, na tej brzydocie przybijane mojego autorstwa. Brzydota ma narodowość. A jeszcze drugie takie hasło, które dotyczące geopolityki i tego wszystkiego, bo wydaje mi się, że to trzeba zwerbalizować, no nie? To mam takie hasło na transparent, z którym będę chodził przed Pałac Prezydencki, przed Sejm, wszędzie. I hasło takie: nie zdążycie do Zaleszczyk. A kto mądry, to wie o co chodzi. No, także nie zdążycie do Zaleszczyk. I to z tą dedykacją dla PiS-PO jedno zło. No. PiS-PO jedno zło! PiS-PO jedno zło! PiS-PO jedno zło! Marinowi Kurzeja. No dziękuję. Zająłem wam czas. Jeszcze jedną rzecz. Tam niektórzy dopominają się, że za mało filmów kręcę, no ale te 3 minuty takie filmiki nagrywam. Myślę, że wystarczą, bo każdy ma czas swój ograniczony i po co komu zajmować więcej czasu.
Także no, skraca. Sztuka to wyjątkowy dar podawania długich treści w krótkich formach, a czasami, kiedy sztukę tworzą, ludzie lewej strony podają krótkie treści w bardzo długich i nudnych formach, jeszcze biorąc na to pieniądze z Unii Europejskiej. I tak to właśnie wygląda, że my zmuszani jesteśmy do płacenia. Do płacenia, zmuszani do płacenia za coś, za co w życiu byśmy nie zapłacili i nie oglądali. No właśnie. I mamy prawo w takiej sytuacji, do jakiej stawia nas państwo polskie, rządzone przez polskojęzycznych, Unia Europejska, mamy się prawo czuć jak prawdziwy murzyn w Ameryce, który jest zmuszany do płacenia na Ku Klux Klan. Tak mamy prawo się czuć, dlatego w Polsce Polak ma być gospodarzem na własnej ziemi. W Polsce musimy zadbać o polski interes narodowy. W Polsce ma rządzić Polak. Oczywiście nigdy Polak nie ucieka. Przestrzegam przed takim określeniem, że ucieka. Nie, Polak jest u siebie gospodarzem. A jeżeli mówimy o kulturze, to ja mam takie hasło dla tego szkodnika kultury. Może ktoś tu nagra i mu udostępni, albo zobaczy w internecie. Gliński ma tole subito dymisjone. No i tyle na ten temat. No i tyle na ten temat. Bardzo. Z tej strony widać po prostu bardzo ciekawą rzecz. Światła świecą i widać same płomyki. Pięknie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni Państwo, w więzieniu na Białołęce prawdopodobnie wciąż jest Wojciech Olszański. Dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest czas, kiedy może dzwonić, ale nie dzwoni niestety. Być może wypowiada ten czas jutro, pojutrze zobaczymy. Natomiast w tym więzieniu, w którym siedzi dzisiaj sam, musi sobie radzić. Na pewno ma współtowarzyszy, ale kiedy myśmy pierwszy raz trafili do więzienia, po Kaliszu, więzienie w Sieradzu, nie byliśmy sami. Co prawda nie mogłem krzyknąć do Wojtka, bo był za daleko, ale na duchu podnosił mnie człowiek, który kraty już przeżył i wiedział, co to znaczy. Chciałbym, żeby teraz on zabrał głos. Michał? Zapraszamy naszego honorowego przedstawiciela Bydgoskiego Kamractwa Rodaków, naszego przyjaciela Piotra Rybaka. Brawo! Brawo! Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Jeszcze raz, czołem Wielkiej Polsce! Kochani rodacy, tak, rok temu, dokładnie 15 listopada, aresztowali mnie, Marcina i Wojciecha. Za co? Za miłość do ojczyzny! Za to, że te lewactwo, czy zdrajcy narodu polskiego myślą sobie, że my będziemy parobkami własnej ojczyźnie. Nie. Tak, to jest hańba. To jest hańba. Wjechali o 5 rano 15 listopada i wyciągli mnie jak psa własnego domu, rodzinnego domu. I tak to właśnie wygląda, że jak Polsce powie się prawdę, że jak Polsce po prostu zaczniesz walczyć o godność Polaka własnej ojczyźnie, to od razu będziesz miał upokorzenia, prześladowania i potem więzienie. Kochani rodacy, nie wiecie o tym, dlaczego dzisiaj się spóźniłem. To wam powiem dlaczego. 3 kontrole policyjne po drodze. Tak, tu jest Jacek, kierowca powie.
3 kontrole policyjne, a na końcu prywatny wóz policyjny jedzie za nami. I tutaj w Krakowie nas ściągli i powiedziałem: Panie Boże, to już jest więzienie. Udało się, dzięki opatrzności Bożej, że jestem wśród was. Ale do czego to chodzi, że jak dzisiaj mamy, walczymy o naszą godność, to od razu mamy go ogony policyjne, od razu mamy ludzi służb specjalnych. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy. A ja mam, kochani, nowe hasło. My, Polacy, w Polsce możemy być gospodarzami na własnej ziemi. Powiedzmy więc pozytywnie. Możemy! 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 Będziemy! Możemy! Będziemy! Bo to jest Polska, a nie Poli. To jest Polska, a nie Poli. To jest Polska, a nie Poli! Tu jest Polska, a nie Poli! Kochani rodacy, spójrzmy teraz sobie na naszego przywódcę Wojtka Olszańskiego. Cokolwiek by powiedział, prawdę o ojczyźnie, o Polakach, o godności życia w własnej ojczyźnie, to od razu widzicie, co się dzieje. I taki los czeka nas wszystkich Polaków, jak się nie zjednoczymy i nie pójdziemy właśnie razem po Polskę dla naszych dzieci, po Polskę dla naszych wnucząt, po Polskę dla naszych matek i rodzin. Dlatego, kochani rodacy, mimo swojego już podeszłego wieku przyrzekałem wam i dalej wam przyrzekam, póki będę miał siły, zawsze będę walczył o Polskę, o moich rodaków, o godne życie nas wszystkich. Zawsze mówię o tej godności. Jestem synem chłopa polskiego i się tego bardzo szczycę. Bo syn chłopa polskiego, jak coś powie, to zrealizuje. I teraz, kochani rodacy, tutaj organizatorzy prosili mnie, żebym szybko kończył, bo jest dużo mówców jeszcze. Ale musimy jednym zrobić porządek. Musimy zrobić porządek w rządzie tymi antopolskimi ludźmi, polskojęzycznymi ministrami i tak samo w Sejmie i tak samo w Senacie. Musimy teraz wspólnie do wyborów zjednoczeni, żeby tą chołotę polskojęzycznych pogonić z rządu Sejmu i parlamentu. I pamiętajcie, to nas jest obowiązek. Piotr Rybak, człowiek, który za murów do mnie krzyczał. Za murów, ale nie więzienia, tylko za murów deptaku, na którym wychodziliśmy, z spaceraka, krzyczał: Marcin, trzymaj się, mam radę, idę. Słuchajcie, jaki gość, z tych nerwów jeszcze mu dawali byle jak jeść, cukier mu się rozstroił i mówi: idę, słuchaj, na szpitalkę, dzieje się ze mną źle, ale wytrzymam. Ale jak spotkam tam Wojtka, to go pozdrowię od ciebie. Nie bój się, będzie dobrze. Dziękuję, Piotruś. I tak, kochani, było. I tak, kochani, było. Łączyła nas jedna wieś. Pamiętasz, Marcinie? Siedząc jeszcze, słuchajcie, na tak zwanym dołku, czyli w PDOZ-cie, na policji, tak. Nie wiedziałem, kto tam jest. Ale siedziałem sobie i zrobiłem tak. A zaraz wam powiem, co zrobił Piotr Rybak, albo sam to zrobi. Ja sobie stałem i zrobiłem tak.
a ja mu odpisałem la 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 la. I w tym momencie wiedziałem, że tam siedzie albo Wojtek, albo Marcin. I tak samo, żeśmy się poszukiwali wspólnie w areszcie w Sieradzu. I jeszcze wam jedno chciałem powiedzieć. Bo z Marcinem siedzieliśmy na jednym piętrze, tylko kilka cel dalej. Ale wiedzieliśmy, że Wojtek siedzi bardzo daleko, dokładnie na tak zwane szpitalce. To teraz wam powiem prawdę. Tak sobie dołożyłem cukru, że na szpitalkę mnie wywieźli, żebym się mógł z Wojtkiem spotkać. I stało się coś pięknego. Kiedy Wojtek wyszedł na spacernik, ja wyszedłem na drugi spacernik przez tak zwaną mur spacernika, żeśmy sobie najpierw pogwizdali, a potem żeśmy sobie wszystko powiedzieli, co się dzieje na zewnątrz, bo takie informacje mieliśmy przez naszych adwokatów. Kochani, kończąc, reasumując, nie wolno się poddawać. Musimy iść do przodu po naszą ojczyznę, po nasze godne życie, po przyszłość naszych dzieci, wnucząt, matek i naszych rodzin. Czołem Wielkiej Polsce! Kochani, a przed nami za chwilę pola z Koszalina. Zapraszamy pole i będziemy zbliżali się do finału. Gwardia Narodowa z Koszalina, pana zapraszamy. Chodź, dziewczyny, chodź. No zobaczcie, jakie słowa mamy cukierasy. Pochały. Nigdy z Żydami nie będzie w aliansach. Nigdy przed fałszem nie ugniemy szyi, bo my dla Polski będziemy w ordynansach słudzy Maryi. Jestem Polką i jestem z tego dumna. Nie mam się czego bać ani wstydzić. W naszej tradycji w listopadzie święcimy dziady. Dobre duchy polskie, przybywajcie. Oto nowe dziady. Nasz wróg, zbiorowy ojciec kłamstwa i zabszaństwa, plemię żmijowe, od kilku stuleci truje nasze pokolenia fałszywym obrazem Polaka. Wmawia nam się, że jesteśmy leniwi, kłótliwi, głupi, że każde nasze działanie musi skończyć się porażką. Bracia i siostry, to wszystko kłamstwo. Kłamstwa, które zostały powtarzane przez setki lat tak skutecznie, że niektórzy z nas uwierzyli w to kłamstwo. Ale dosyć tego. Już teraz wygonimy obce upiory. Obce upiory precz. Kończymy z tym chocholim tańcem, który nam został narzucony. Pierwszy upiór mówi: nie wychylaj się, twoje działanie spełznie na niczym. Słuchaj starszych, mądrzejszych. Pokolenia podręczniki dla naszych dzieci od wieków piszą nasi okupanci. Dzieci uczą się o klęskach narodu, o rozbiciu dzielnicowym, o rozbiorach, przegranych zrywach narodowościowych, niepodległościowych, o nieszczęściu, o śmierci, o zgliszczach. Mimo że w naszej historii mamy długą listę chwalebnych zwycięstw nad Cesarstwem Rzymskim, Rusią Kijowską, Czechami, Prusami, Turcją, Jadźwingami, Saracynami, Tatarami, Zakonem Krzyżackim, Rosją, Moskwą, również Danią, Szwecją. Ta lista jest bardzo długa. Takie Rzeczypospolite, to jest cytat znany, wiadomo, od Zamoyskiego, jakie młodzieży chowanie. Dosyć z chocholego tańca zakłamanej edukacji. Dosyć.
Drugi upiór mówi: Polak jest leniwy. Po ustawie Wilczka, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, powstawały polskie, rdzenne przedsiębiorstwa. Na przykład taki wielki Optimus SA, tak? Pana Kluski. Powstało wtedy 6 milionów miejsc pracy. Plemię żmijowe tak bardzo przestraszyło się kreatywności uwolnionych spęd biurokracji naszych rodaków, Polaków, ale dość tego. Dość chocholego tańca fiskalizmu i biurokracji. Trzeci upiór mówi: Polacy są głupi. Oto kilka przykładów tej polskiej ignorancji. Jan Czochralski, zwany ojcem elektroniki, wynalazca techniki nanokryształów, krzemu. Produkuje się z nich mikroprocesory. Jan Bożek, pierwszy samochód osobowy napędzany maszyną parową. To nasz rodak. Józef Bożek, tak. Ignacy Łukasiewicz, pierwsze na świecie szyby naftowe. To dla tych, którzy twierdzą, że w ogóle nie mamy takiego surowca na naszej polskiej ziemi, a mamy go pod dostatkiem. Na przykład takie wynalazki jak kamizelka kuloodporna, wykrywacz metali, wykrywacz min, Blu-ray, kolorowa klisza fotograficzna, peroskity, łazik księżycowy. To wszystko to są wynalazki Polaków. Pierwsze wyodrębnienie witaminy, adrenaliny, pomiar fal mózgowych, matematycy, chemicy, fizycy. To wszystko Polacy. Dosyć kłamstwa, spalmy chochoła, zniesławienia i poniżania naszego dumnego narodu. Czwarty upiór mówi: Polacy nadają się tylko do walki, a najlepiej za naszą i waszą. Król Sobieski na prośbę papieża i Habsburgów ratował Europę od islamu. Jednak Wiedeń nie przewiduje pomnika dla swojego wybawcy. Tak jest. Polscy lotnicy, mimo że bronili Anglii, to niestety nie zostali zaproszeni, wszyscy o tym wiemy, prawda, na paradę zwycięstwa. Obcy polskojęzyczni zarządzający naszą ojczyzną poprzez kłamliwą propagandę popychają naród nie tylko do nie naszej wojny. Nasi mężczyźni nie będą ginąć za czcicieli Bandery i Szuchewicza. Zdajemy sobie sprawę, że udział w tej wojnie Polski z Rosją na pewno skończy się końcem naszej ojczyzny. Dlatego nie idziemy na tą wojnę. Nie idziemy na tą wojnę. Wojsko Polskie jest powołane do obrony polskich granic. Nie jesteśmy agresorami i nie toczymy wojen napastniczych. Polacy to naród pokojowy, ceniący życie, bo nasze życie jest najcenniejsze. Dosyć bezradności. Dosyć pospolitości, dosyć chocholego tańca. Ci z nas, którzy jeszcze ubrani są w chocholą słomę, zdzierają z siebie pęta kłamstw. Jak piękne krzewy róż na wiosnę, jesteśmy piękni, mądrzy, kreatywni, pracowici, uczynni, prawdomówni. Jesteśmy pokoleniem Wernychory Zwycięskiego. Jesteśmy zjednoczeni. Mamy wszystkie te cechy, których boją się nasi wrogowie. To my, Polacy! To my, Polacy! Kochani, jeżdżąc po całej Polsce, widziałem was pięknych, wspaniałych, uśmiechniętych. Przepraszam was za mój głos. Powiedziałem Wojtkowi, obiecałem mu, że tu będzie pięknie. Kiedy widzę znowu was wszystkich razem z pochodniami, z biało-czerwonymi flagami, z symbolami, pięknymi symbolami kamradzkimi, przykro mi jest. Jest mi autentycznie przykro i smutno, że nie ma tu z nami Wojciecha. I nawet nie niesie mi ten humor, który zawsze nam towarzyszył, kiedy byliśmy w takich miejscach jak to z wami,
razem. Nie się mnie wkurw, kiedy widzę, że przy alejce nie wiem kto, czy policja, czy ABW, czy ktoś inny rozstawia skanery twarzy na podczerwień. Co wy robicie i komu? Wstajmy, rozstawcie! Rozstawcie je, wstajmy to rozstawcie! Tam są stajcy! Zanim wam powiem, co jest kluczem, bardzo proszę, aby głos zabrał Michał, który jest cały czas ze mną na scenie z Bydgoskiego Kamractwa Rodaków, bo chcę powiedzieć jako Polak i jako ojciec. Michał, proszę bardzo. Brawo dla Michał. Dziękuję, Marcinie. Zapraszam was, kochani komraci. Tak było przed chwilą poetycko przez pole. Jako, że zostałem przez żołnierza... Zapraszam was wszystkich, BKR! Jako, że zostałem wezwany przez redaktora Gazety Wybiorczej jako trochę poeta, także nie wypada mi inaczej, jak tylko zacząć od wiersza, o którego powtórzenie was bardzo proszę. Żaden kamrat nie pozwoli, aby możni tego świata odbieszczać po wyspę Wolin, zrobili nam ukropolin, śmierć wrogom Polski! Tyle jeśli chodzi o poetykę. Teraz będzie mniej poetycko. Kochani, musimy otworzyć oczy. Polskojęzyczni finansują na terenie Polski ludzi, którzy na naszym terenie powinni być jedynie gośćmi. Polskojęzyczni wydają miliardy na prymitywny socjal dla tych ludzi, ale odbywa się to kosztem polskiego społeczeństwa. Polskojęzyczni robią prezenty obcym narodom, nie widząc albo nie chcąc widzieć problemów polskiego gospodarza. Jednocześnie pchają nas w konflikt. Konstytucyjne przywileje gości wygląda na to, że są większe niż nas Polaków, mimo że oni obywatelami Polski nie są. Czy ktoś panuje nad tą emigracją? Nie, bo rząd ma w tym interes, rząd ma w tym geszeft i rząd wykonuje rozkazy możne tego świata. Kochani, przegrywamy wolność, bo nasza wolność jest ograniczona przez ich wolność finansową, ekonomiczną, medyczną, edukacyjną i co jest coraz bardziej realne, militarną. I to się dzieje tu, nie na drugim końcu świata. Czy my możemy przejść nad tym do porządku dziennego? Są tacy lewacy, którym jest bez znaczenia Kraków, Londyn, Berlin. Natomiast dla mnie i dla wszystkich moich kamratów to bez znaczenia nie jest. Moi drodzy, wokół nas były miejsca, instytucje, firmy, sklepy, które były polskie. A co mamy teraz? Tak, a to firma szapowska, firma niemiecka, firma brytyjska, ale nie polska. Tak? Tam, gdzie wisiały, gdzie były firmy polskie, produkujące polskie produkty przez Polaków, dla Polaków, teraz wiszą zagraniczne emblematy. I to jest lżejsza opcja, bo gorsza jest taka, że wszystko celowo zostało zrównane z ziemią, jest wykupowane przez deweloperów za mórz i oceanów. I tak firma po firmie, krok po kroku, tak nas doją i nas kroją, patrząc ile jeszcze wytrzymamy, ile jeszcze mogą sobie pozwolić. Tak, kochani, polskojęzyczni wykonują rozkazy i dyrektywy możnych tego świata. I tutaj chodzi o wszystkich polityków, wszystkich redaktorzy głównego ścieku, wszystkich ludzi z pierwszych stron kolorowych gazet. Oni wykonują tylko polecenia możnych tego świata. Jest to
Zbiór naczyń połączonych, w których pływają tylko fekalia. Jedynym rozwiązaniem na tą niesprawiedliwość jest państwo narodowe. Polska państwem narodowym, polski interes narodowy. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Kochani, ale ja to widzę. Wy to wszystko widzicie, ale oprócz kamratów i osób, które z nami współpracują, nikt z tym nic nie robi. I szlak mnie trafia, jak widzę ludzi, Polaków, którzy się boją. Jak widzę Polaków, którzy się czają, którzy myślą, że jakoś to będzie. Nie łudźcie się, nic samo się nie zrobi. Polacy, nie stójcie bezczynnie, patrząc, jak dźgają nasz kraj, bo to jest walka o naszą Polskę. O Polskę dla Polaków! Polskę dla Polaków! Polskę dla Polaków! Polskę dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Tak, Polska dla polskich rodzin i polskich dzieci. I powiem wam tak. Jeżeli my starzy nic z tym nie zrobimy, jeżeli nadal będziemy obywatelami drugiej kategorii, to nasze dzieci będą trzeciej. Albo będą musiały wyjechać za chlebem za granicę, pomnażając zysk innych państw. I to jest łagodniejsza opcja znowu, bo ta mniej łagodna jest taka i widać, że będą chcieli to zrobić rękoma młodych Polaków i polskiej krwi i wciągnąć nas w konflikt. Ja, ojciec, mówię do was wszystkich, ja na żaden konflikt z udziałem Polski się nie zgadzam. I każdy, kto będzie wtaczał naszą Polskę w konflikt, jest dla mnie zdrajcą narodu polskiego. Każdy, kto będzie wtaczał w konflikt, jest wrogiem narodu polskiego. Przepraszam. Ja, ojciec, wam to mówię. Każdy, kto nas wta w konflikt, jest wrogiem. A dla wrogów mamy prosty przekaz. Ja, ojciec, was ostrzegam. Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Czołem, dziękuję. Czołem! Kochani, poproszę was, ci, którzy macie maski z różnych stowarzyszeń, po jedną, dwie osoby, z pochodniami, wejdźcie tutaj z nami, bądźmy razem w tym ważnym wydarzeniu. Zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji, które tutaj są, którzy macie maski, zapraszam was na scenę. Bądźmy razem. Maski opadły. Zapraszam was, chodźcie kochani, chodźcie. Staniemy razem, bo to, co teraz wybrzmi, jest bardzo ważne. Zapraszam was wszystkich z maskami. Proszę, podejdźcie, bo to bardzo ważne. Zaraz nastąpi wyzwolenie. Zapraszam, chodźcie, nie bójcie się. Nic złego się nie będzie działo. Załóżcie maski. Będziemy odprawiali dziady, nasze słowiańskie dziady. Chodźcie, chodźcie, dobrze. Kochani,
Jesteśmy na kopcu Kraka. Na jednym ze starszych takich wzniesień w Polsce, datowany na V wiek. Nie wszyscy z was to widzą. Ci, którzy stoicie po tej stronie, nie zobaczycie. Ale tam jest komin. Tam jest komin, który jest oświetlony na biało-czerwono. Ale popatrzcie dokładnie. Przyjrzyjcie się mu. Zmienił kolory. Jak to jest, że w Polsce na najważniejszym budynku, na parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej wisi ogromna ukraińska flaga, a nad budynkiem Sejmu niewielki biało-czerwony sztandar. Wyzywacie nas od proputinowców. Nazywacie nas ruskimi kurwami. Mówicie o nas, że jesteśmy... Mówicie o nas, że jesteśmy sprzedajni. Mówicie, że jesteśmy prostakami. Że jesteśmy warchołami. Powiem wam. Powiem wam wszystkim, którzy macie maski, wisz! Ja też mam maskę. Dzisiejsze wydarzenie, wyzwolenie narodowe, oparte jest na sztuce Stanisława Wyspiańskiego. Wyzwolenie. Pod kontrolą. Kochani, obserwują. Wyzwolenie to nie jest prosty akt. Wyzwolenie to ruch naszych wszystkich serc. Oni o nas mówią warchoły, oni o nas mówią sprzedawczyki, putinowcy, prawaki, płaskoziemcy, szyry, foliarze. Stanisław Wyspiański wyzwolenił słowami Konroda już wiele lat temu powiedział tak: warchoły to wy! Wy, co liżecie, liżecie obcych wrogów w podłoże, ciągacie się u obcych rządów i całujecie najeźdźcom łapy, uznając w nich prawowitych wam królów. Wy, hołota, którzy nie czuliście dumy nigdy, chyba wobec biedy i nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytymi brzuchami bezczelników i pięścią sługi. Wy, wy, lokaje, fagasy cudzego pyszalstwa, którzy wyciągniecie dłoń chciwą po pieniądze, po upryż pieniężną zdartą z tej ziemi, której złoto i miód należy jej samej i jedno ich grabić. W końcu warchoły to wy, co się nie czujecie Polską i żydym poddaństwem niewoli protestem. Wy! Wy, polskojęzyczni sługi! Drżyjcie, bo wy będziecie nasze sługi! I wy będziecie psy zaprzęgnięte do naszego rydwanu! I zginiecie! I pokryje waszą podłość niepamięć. Te słowa dzisiaj miał odczytać Wojciech Olszański. Zrobiłby to na pewno znacznie lepiej. Ale z Wojtkiem się umówiłem, że dzisiaj na tym kopcu będzie flaga kamracka
i wciągniemy ją przy taktach muzyki. Dajcie mi tło, to dam tło z nią. Tło dźwiękowe, proszę. Dobra. Warchojów wyrzucamy, bo warchoły to wy, rządzący! Blada wam, warchoły! Koniec! Następuje wyzwolenie Polski! Narodowe wyzwolenie! Polak w Polsce gospodarzem! Polak w Polsce stanowi o prawie! Flagi w górę! Teraz, kochani, przemówi do was osobiście Wojtek Olszański. Bardzo proszę, wysłuchajcie tego, co ma wam do powiedzenia. Kamraci i kamratki, pozdrawiam was z więzienia na Białołęce. Póki co to polskie więzienie jeszcze jest. Jest więzienie, jak w więzieniu. A teraz przesłanie. Kto do rządzących ma interes, musi mieć odporny łeb, bo rządzący w łeb go nieraz łupnie jak żelazny cep. A wolnego czaszka człeka to jest ich powszedni chleb, więc ten problem wolnych czeka, że nadstawiać muszą łeb. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie pękać, tylko spokojnie iść i walić równo w łeb. Rządzący zrobi z tego zaraz wielki dramat, a ty się nie martw, ty nie jesteś jego mama. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie pękać i żadnych tam subtelności, tylko wpyski w łeb i łamać kości i wpyski w łeb. I teraz... Chcecie wolności, to się organizujcie. Zagryźcie zęby, zasuwajcie, twórzcie komitety, twórzcie organizacje, zbierajcie podpisy. Ćwiczyć się, dzieci. Ćwiczyć się, bo rządzący nie jest taki silny, jak mu się wydaje. To się mu wszystko wyrwie i stołki spod dupy i pieniądze z ręki. Wszystkie służby są nasze, bo są polskie. I my będziemy decydować o naszej rzeczywistości. Tylko nie pękać, nie biadolić, nie pękać, organizować się dzień za dniem, krok za krokiem, organizować się i nie ustępować. I bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze, iść przytomnie i wara płakać po mnie, żeby żaden skurwysyn nie zobaczył w waszych oczach kropelki łzy chociażby. Mówicie Chorzański! Mówicie Chorzański! Mówicie Chorzański! I Wolskiego! Uwolnić Olszańskiego! Uwolnić Wiatrzańskiego! Uwolnić Olszańskiego! Uwolnić Olszańskiego! Uwolnić Olszańskiego!
mocnych ma. Musi mieć odporny łeb. Zapamiętajcie te słowa. Bo ten mocny w łeb go nie raz łupnie jak żelazny cep. To świętej pamięci Agnieszki Fatygi. A słabego czaszka człeka to jest ich powszedni chleb. Więc ten kłopot słabszych czeka, że nadstawiać muszą łeb. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie pękać. Tylko spokojnie brać i walić prosto w łeb. Ten słaby wprawdzie robi z tego wielki dramat, a ty się nie martw, bo nie jesteś jego mama. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie pękać. Tylko w pyski w łeb i łamać kości w pyski w łeb. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie pękać. Tylko spokojnie brać i walić prosto w łeb. Ten słaby wprawdzie robi z tego wielki dramat, a ty się nie martw, bo nie jesteś jego mama. Tylko nie pękać, jak rany Boga nie i żadnych tam cudowności, tylko w pysk i łeb i łamać kości w pysk i łeb. Tylko nie pękać. Pani. Kochani, tylko nie pękać. Pamiętajcie słowa Wojciecha. Mamy jechać w Polskę, działać, jednoczyć się od dołu, organizować się w referendum, nie poddawać. To w nas jest siła. To my mamy rację. To nas niesie prawda. My jesteśmy Polakami. Tu jest Polska. Tu jest Polska. Panie Poli, tu jest Polska. Panie Poli. Kochani, do Bogu Rodzicy i w ten sposób, no, i w ten sposób zakończymy pierwszą część, przed nami druga. Do hymnu Bogu Rodzica. Bogiem sławię,
jeszcze raz was proszę, podrukujcie zdjęcia z tego wydarzenia, stop klatki z filmów, napiszcie kartki, wyślijcie do Wojciecha. Nawet jeśli wyślecie je na aktualny adres, na Białą Rękę, to te kartki za nim trafią, a jeżeli zmieni swoją siedzibę, to poda nową informację. Otoczony jest opieką prawną. Podejmujemy wszystkie działania, aby jak najszybciej mógł wyjść. I mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu, najdalej w tym roku, zobaczymy go na wolności, na którą zasługuje, bo wyrok, który zapadł, jest haniebny, karygodny, łamie wszelkie standardy. W państwie, gdzie po człowieka jedzie się w ciemno, bo wiadomo, gdzie ma telefon, człowiek, który jest medialny, do którego dzwonią po prostu dzielnicowi, bo przecież numer jest znany, bo jest sprawa, nagle przez sąd nie może być powiadomiony. Hańba! 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 Rodacy kamraci! Rodacy kamraci! Polacy! Polonia, która wyjechała za granicę nie dlatego, że ma dwie lewe ręce, jak próbują wam wmówić polskojęzyczni, ale dlatego, że chcieli ratować swoje życie i życie bliskich. Rodacy kamraci, którzy jesteście z nami w scenie, którzy jesteście tutaj, jesteście wyjątkowi, to wy jesteście Polakami, to wasza jest Polska. Macie nieść tą polskość przez całą Polskę z dumą. Macie nią zarażać tak jak próbowano was zarazić wirusem COVID-a. Mamy być jeszcze bardziej zaraźliwi, bo my w przeciwieństwie do niego jesteśmy prawdziwi. My jesteśmy Polakami. Za chwilę wystąpi człowiek, który studiował polonistykę. I to pokazuje, że nasza ojczyzna to jest miejsce dla wielu. To jest miejsce dla Wietnamczyków, dla Chińczyków, dla Tajlandczyków, dla Białorusinów, dla każdego. Przyjeżdżają tu ludzie z Anglii, z Niemiec, Szwecji, Rosji, Afryki, Ameryki, obu Ameryk. Przyjeżdżają, żyją, funkcjonują. Takich chcemy. Ale są też tacy, którzy oczekują, że przyjeżdżając tutaj, im się należy wszystko bezpłatne. A potem podnoszą ajbaj, cokolwiek to znaczy. Dla nich mam proste hasło. Mazel tov! Za chwilę wystąpi Iwo Komarenko. Dziękuję Lidlinkowi, że zadbał o tego Polaka, bo tak możemy powiedzieć. Wszyscy znamy jego utwory, chociażby słynne czarne oczy, które zrobiły furorę. I jakoś to nikomu nie przeszkadzało, dopóki Iwan nie pokazał, że ma polskie serce i że ważne